Cześć, witajcie, ja jestem Starek i rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA San Andreas i tutaj policjant sobie chodzi. Mam nadzieję, że nas gonić nie będzie, bo ja tutaj zamiast jakąś zobaczę zabić koniecznie. Dobra, jedna osoba zabita, z nie będę ryzykować z tą policją obok. I co będziemy robić w tym odcinku? W tym odcinku będziemy się zabierać za wyzwanie na guzę Cilat. Jeśli chodzi o górę Cilat, no to mamy trzy wyzwania do zrobienia, no i mam nadzieję, że w miarę szybko i bez większych problemów uda się owe wyzwania powykonywać faktycznie. No zobaczymy. No co powiedzieć, no żeby w ogóle rozpocząć wyzwanie na górze Cilat, no to musimy się oczywiście udać na samą górę. I właśnie na samej górze będziemy mieli rower. No jeśli chodzi o ten rower, no to będziemy mieli trzy wyścigi, które będziemy musieli na tym rowerze zrobić. No, mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem. No bo naprawdę łatwo sfailować, łatwo w ogóle sfailować owy wyścig, ponieważ no tutaj trzeba naprawdę uważać, żeby nie spaść z tej góry Cilat. Z tym naprawdę no można mieć problemy. Dlatego trzeba się naprawdę mieć na baczności. Nie, ta muzyka z Forda Racinga 2. Miód, po prostu miód dla moich ust, no. Nie mogę grać Forda Racinga 2, to tam będzie, że się to cię, że mogę sobie tej muzyki posłuchać w GTA San Andreas. Bo naprawdę jest świetna. Dobra, jesteśmy na miejscu, no i mam nadzieję, że będę mogła wsiąść na ten rower. Faktycznie, okej, okay, udało się. No bo to trzeba w określonym czasie zrobić, tylko trzeba między 7 a 15, żeby się nie zejść do danego wyścigu. No ale dobra, zaczynamy. Jedziemy pierwszą próbę. Naprawdę trzeba uważać, bo bardzo łatwo można spać z tego rowera. I również kolejna kwestia to oczywiście taka, że też oni mogą nam popsuć cyki. No, trochę trzeba tutaj pomskiwać, mimo wszystko. No dobra, jakie w ogóle są plany na dzisiaj? No bo teraz dopiero co nagrywałem Strażników Galaktyki, komentowałem odcinek z Wings i teraz nagrywam GTA San Andreas, więc no, po tym odcinku zabieram się oczywiście za drugi sezon do Walking Dead. No i następnie, jeśli starcy mi czasu, jeśli faktycznie moja mama wróci później, no to będę również nagrywać kolejne lore wideo. Nagram kolejne lore wideo, jeśli będę miała dosyć czasu, i kolejne lore wideo będzie na temat Kagami. Kagami będzie następna do omówienia w mojej serii. W ogóle jak tak myślę o tych postaciach z Miracle, to zdaję sobie sprawę z tego, że jest, no parę tych postaci mam do omówienia. Teraz ogólnie chcę wyczerpać tematkę Miraculum. Chcę wyczerpać tematkę Miraculum i dlatego lore wideo będą głównie, nie no właściwie tylko i wyłącznie będą teraz lore wideo na temat postaci z Miraculum, dlatego ponieważ chcę wyczerpać tematykę tych postaci. No a jeszcze trochę tych postaci jest, które mam do omówienia, no bo tak, mam do omówienia Kagami, mam do omówienia Lukę, Rose, Nina, mam do omówienia, również będzie lore wideo jest na temat Andre Burzuma oczywiście, bo zamiast opierdzielić jego reformację. Sabrina prawdopodobnie też dostanie lore wideo dostanie. No właściwie to chyba cała klasa Marinette będzie miała lore wideo na moim kanale. Okej, udało się pierwszy wyścig wygrać. Cała klasa Marinette będzie miała lore wideo na moim kanale. Już na chwilę obecną zrobiłam lore wideo o Marinette, o Ali, o Alix oraz o Ilece. Jeśli chodzi o klasę Marinette, no ale ciągle jeszcze jest Milen do omówienia. Milen, Rose, Nino, Max, Nathaniel. O Chloe też omówiłam. Max, Nathaniel, Iwan. Jeśli chodzi o tą klasę Marinette, to dobra, kupimy już sobie ten tomek. Jeśli chodzi o tą klasę Marinette, no to myślę, że na większość, o większości z nich lore wideo nie będą znowu aż tak długie. Myślę, że lore wideo na temat Nina może być dłuższe, no bo jednak Nina to jest ważniejsza postać, jakby nie patrzeć. Ale myślę, że
Niekoniecznie już długie będzie takie lore wideo, na przykład powiedzmy o Rose. O Rose mi się wydaje, że lore wideo takie długie nie będzie, no bo jednak, mimo że to Jelika ma większą rolę niż Rose, Jelika miała więcej odcinków ze swoim udziałem niż Rose. Ja tak sobie narzekam na to, że Jelika jest teraz niedoceniona, ale w sumie to Rose jest jeszcze bardziej niedoceniona od Jeleki. Więc myślę, że jeśli chodzi o Rose, to tutaj będę miała nawet mniej za co do omówienia niż w przypadku Juleki. No więc całą klasę Marinette na pewno zamierzam omówić. Zaraz, może nie na pewno, jest pomyślę, bo nie wiem, co robić koniecznie robić wideo na temat Ataniele, ale to muszę pomyśleć. Na Adrian jest, Adriana mam do omówienia, no. Za Adriana też się będę musiał wziąć. Nie zobaczę, się będę musiał wziąć za Adriana. Aurora też zamierzam omówić, to będzie rol wideo o Aurozach jak najbardziej. Może nie będzie taki długi rol wideo, no, ale zamierzam zrobić na jej temat również rol wideo. Więc Aurora też jak najbardziej swoje lore wideo dostanie. Kiedy to opierdzielę twórców za to, w jaki sposób ją przedstawili, za to, w jaki sposób pokierowali jej postać. A co do rana, Aurora ostatecznie tam miała nawet dobre zakończenie, że też zaistniała w telewizji, że Mirei dała jej szansę, żeby mogły ze sobą działać. No ale to i tak nie zmienia faktu, że po pierwsze na ten konkurs powinna wygrać Aurora. A po drugie, i tak na początku przedstawiali Aurorę negatywnie, na siłę przedstawili ją negatywnie. Więc ja to jak najbardziej uznaję jako takie sadzenie nienawiści wobec dziewczyn, które są dziewczęce. Więc to jak najbardziej zamierzam omówić w moim lore wideo na temat Aurory. Ale kryty Aurora jest lepszą postacią niż Mirei, chociażby z tego powodu, że faktycznie o Aurorze coś mogę powiedzieć, ale jeśli chodzi o Mirei, no to Mirei to jest tak durna postać, jest tak durna, no. Nie no, jest na pewno lepsza od Marinette, bo przynajmniej się z Aurora tam pogodziła. Jakoś się powiedzmy zreformowała, ale to nie zmienia faktu, że jest na tyle nudna postać, że o Mirei na pewno nie będzie lore wideo, no bo co wam mogę powiedzieć na jej temat? Aurora jest o wiele bardziej ciekawa od Mirei. Więc Aurora na pewno będzie lore wideo, Mirei no raczej nie, no bo w sumie co miałabym robić lore wideo na jej temat? Więc akurat poza tak zbyt no. Jakoś nie wydaje mi się, żeby zrobienie lore wideo na jej temat, bo zostawmy na chwilę obecną dobry pomysł. No ale na pewno będzie lore wideo Kagami następnie i za to się zamierzam zabrać. Bo lore wideo Felixion to teraz będzie już niebawem, myślę, no być może nawet dzisiaj, jeśli będzie ok, jeśli będę miał czas, to być może nawet dzisiaj będzie lore wideo na temat Kagami. Nie wiem, jak długo będzie lore wideo na temat Kagami, bo w sumie jeśli chodzi o Kagami, to ono znowu się tak co nie pojawia. Ale w sumie Felix też się często nie pojawia, ale to w sumie o Felixie i tak było dosyć długie to lore wideo. Dlatego, ponieważ jednak było sporo aspektów, które mogłem omówić, jeśli chodzi o Felixa. No ale nie wiem, jak to będzie z Kagami. Wydaje mi się, że lore wideo o Kagami może być krótsze. No ale zobaczymy. No bo co będzie tak naprawdę długie te lore wideo z Miraculum mi wychodzą? O większości postaci z Miraculum jestem w stanie mówić praktycznie prawie za 2 godziny. No a to jednak świadczy o tym, że postaci z Miraculum, no można faktycznie o nich gadać, faktycznie. Jest ten content, na który temat możemy rozmawiać. No tylko wielka szkoda, że stracimy potencjał tych postaci jest zmarnowany. No ale faktycznie ten potencjał tutaj jest. No ten potencjał istnieje jak najbardziej. Ten test o Laili mogłem zrobić tu z celu wideo, bo tak co powiedział, że teraz gdy myślę o Laili, no to jest więcej aspektów, które mogłem omówić na tym lore wideo na jej temat. Ale to ze względu na to, że więcej mogę powiedzieć o Laili, no to Laila jest to taki drugi film, nie lore wideo, ale taki drugi film omawiający jej postać, tak? Wyjaśniałam wtedy prawdziwą motywację jej, dlaczego może nienawidzieć ona Marinette. Dobra, tutaj trzeba naprawdę uważać, bo jak spadnę, to nie będzie zmiłuj. Ale jak tak myślę o Laili i Chloe, to tak myślę, że być może Chloe i Laila. Ja jeszcze zrobię taki jeden film na ich temat. Omówię jeszcze raz temat tego, jak są naprawdę źle przedstawione w Miracle. No bo powiem tak, ja już mówiłam wcześniej. Ja nie mam problemu z tym, żeby Laila była antagonistką, ponieważ mi się Laila jako antagonistka podoba. Jest ona ciekawa.
Ale ja mam problem z przedstawieniem jej jako totalnie za postać. Ja uważam, że Layla powinna być antybohaterką. Tak, Layla powinna być antybohaterką, a nie Felix. I tutaj wiadomo, ciągle można dobrze poprowadzić jej postać, można ciągle slajd zrobić antybohaterkę. No tylko twórcy muszą chcieć to zrobić, a teraz pytanie, co twórcy będą chcieli to zrobić, no... Mam podstawy, by twierdzić, że nie będą chcieli tego zrobić. A dlaczego? No a dlatego, bo Layla im przeszkadza, bo... nienawidzą oni postaci Laili, bo chcą ją przedstawić najgorzej jak się da. To jest ta sama sytuacja, co z Chloe. No i na tej podstawie stwierdzam, że no tutaj może być problem ogólnie. No ale cóż, no to z pokazu jak będzie. No ja osobiście liczę na to, że Laila będzie na tę bohaterką, że będzie ona faktycznie taką postacią bardziej Sarą. Powiem tak, wiecie co by było spoko, gdyby faktycznie Laila traktowała Nuru z szacunkiem. Co wiecie, już na wszyscy w komentarzach spekulują, że no Layla to będzie taka zła dla tego Nuru, a co jeśli Layla faktycznie będzie traktować Nuru z szacunkiem? Co jeśli Layla będzie szanowała Nuru i będzie z nim normalnie rozmawiała, będzie mu się związała również z tego, jak się czuje, z tego, co planuje zrobić i być może Nuru jakoś wpłynie na nią lepiej, że Layla też będzie w stanie zrozumieć, za daleko się posuwa w swoich działaniach, będzie w stanie to zrozumieć i właśnie Nuru na nią może pozytywnie wpłynąć. To byłby naprawdę fajny scenariusz i wreszcie też ten Nur by był jakkolwiek użyteczny, gdyby faktycznie taka była jego rola w historii z Lailą. Może być tak, że Laila będzie totalnie inaczej traktowała Nuru niż Gabe go traktował. Faktycznie będzie traktowała Nur z jakimś szacunkiem, to by było naprawdę spoko. Bym bardzo chciała taki motyw. Jak bardzo bym chciała taki motyw, tak no ja się martwię, że twórcy się raczej na coś takiego nie zdecydują. Ponieważ no oni tam oczywiście wolą po swojemu zrobić, nie? Oczywiście wolą przedstawić Lailę negatywnie, że jest taka zła. No, znaczy no dobra, no nie mamy nic potwierdzenia, że taka akurat będzie też, no. Ja robię sobie nadzieję jednak, że Lailę przedstawią bardziej pozytywnie w tym szóstym sezonie. Że nie będzie ona taka do bólu zła. No bo ja osobiście uważam, że dla mnie to nie ma sensu, no to jestem zdania, że to nie ma sensu tak, żeby z Laili robić do bólu złą postać, taką totalnie złą. No bo to jest w dalszego nastolatka i okej, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ona tam wybiera różne tożsamości, no ale to nie zmienia faktu, że to jest dalej nastolatka, co ona wybiera różne tożsamości? No po to, żeby się zbliżyć do Marinetta, to jest jej motywacja, tak, no. To jest dlatego ona to robi. Dlatego ona jako Ceres idzie do szkoły. Do której teraz będzie uczęszczać Marinette. No po to, żeby znowu się do Marinette zbliżyć, żeby ją obserwować. Żeby mieć na oku jej poczynania, żeby więcej na jej temat wiedzieć. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie ona dalej Lailą, tyle że no jako władcy niczym ona będzie działać jako Laila. Więc no, może nie powinnam mówić władcy niczym, bo co sam, że Laila to ma być Chrysalis. Chrysalis z Maitepony, no mówię tak. No ciekawą ksywkę jej dobrali, biorąc pod uwagę to, że Chrysalis, a Chrysalis to z Maitepony jest. Co ja tutaj rozumiem, ma wycofać tym razem jakieś nawiązanie do Maitepony? Że komu Laila jako władcy niczym będzie się nazywać Chrysalis? No w sumie nawet Laila też jest podobna do Chrysalis z Maitepony, tylko z taką różnicą, że... No ja osobiście uważam, że z Laili lepiej by było zrobić Sosaro postać, a nie że jak to zrobili z Chrysalis, nie? Za naprawdę był zła. Ale tutaj faktycznie, tutaj, co nawet podobieństwa, no bo Chrysalis chciała zemsty na Starlight, Chrysalis chciała się za wszelką cenę zemścić na Starlight, Laila z kolei chce zemsty na Marinette. Ale ja dalej będę zdania, że Laila można o wiele bardziej zrozumieć. Starlight faktycznie próbowała rozmawiać z Chrysalis, próbowała dać jej szansę. A Marinette nie, no Marinette nie próbowała jakkolwiek rozmawiać z Lailą. Marinette po prostu się nad Lailą znęcała. Gdy była Biedronką. Laila wie o tym, że Marinette to Biedronka. Ja jestem pewna, co ona o tym wie. Mi się wydaje... Oczywiste, że Laila wie o tym, że Marinette to Biedronka. No i z tego powodu właśnie Laila jest cieta na Marinette. To można bardziej zrozumieć i dlatego też uważam, że... No z tego powodu Laila powinna być przedstawiona faktycznie jako taka bardziej stara postać. Że ona nie jest do bólu zła, tylko faktycznie ma też tą dobrą stronę. Na przykład mogliby zrobić taki motyw, że Laila czułaby się źle z tym, że wykorzystała Chloe i...
Nawet by Chloe współczuła. Zaczęłaby współczuć Chloe tego, jak Chloe skończyła. To byłoby naprawdę dobre. No i naprawdę super by było, gdyby twórcy się na coś takiego zdecydowali. Poprowadzenie Laili w taki sposób. Naprawdę stwierdzam, że to byłby najlepszy pomysł. Żeby właśnie w taki sposób poprowadzić jej postać. No ale tak faktycznie będzie jej postać poprowadzona. No kurde, mam nadzieję, że tak. Mam naprawdę nadzieję, że Lele będzie taką bardziej postacią Sarą. O nie, nie, nie! Nie, nie! Ja pierdzielę! Nie, proszę cię, siedzaj! Złap równowagę, dobra. Zjemy. Już się bałem, zapsygramy teraz. No na coś oni zostali daleko z tyłu. Więc jest co możemy wygrać, tylko kurde się dymuć trochę zbieseć. Więc nie możemy spaść. Dobra, uda się, uda się, uda się! Jest! Dobra. Mamy to, udało się. Okładać wszystkie trasy. Na głowę ci lat. Dobra. Więc będziemy kończyć odcinek. Ja taki krótki odcinek, ale dlatego, bo chciałem po prostu zrobić te wszystkie wyzwania. W ogóle pamiętam, że te wyzwania chyba męczyłam w mojej pierwszej serii. Teraz poszło o wiele lepiej. Kogoś z łopaty trzeba zabić. A to jest do ciebie. Dobra, dwie osoby zabite. Ty chyba naprawdę chcesz umrzeć. To za to, że mnie chamsko potrąciłeś. Dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć odcinek. A w kolejnym odcinku będziemy zabierać się za stadion w San Fierro. No ten stadion to będzie piekło. Mam nadzieję, że za pierwszym razem uda mi się ten stadion przejść, no ale to może być różnie. No bo co będzie w tym momencie końce, to będzie na tyle. Bywajcie.